Kim jesteś? Jestem fotografem. Robię zdjęcia, tak lubię się nazywać. No i w sumie zajmuję się głównie portretem. Twój ulubiony artysta? Nie mam żadnego konkretnego artysty, ale jakby mimo tego, że zajmuję się fotografią, dużo siedzę też w muzyce. Słucham dużo rapu, Kanye West na przykład, takie klimaty. Ale jeśli chodzi o fotki, no to Weronika Szustak. Bardzo fajne zdjęcia. Co cię inspiruje? Inspirują mnie głównie magazyny takie modowe, fashion. W sumie dużo moich znajomych też ze szkoły robi bardzo ładne zdjęcia. Pokazy mody, jakieś wybiegi. Twój ulubiony film i dlaczego? Dobra, więc tak, nie mam ulubionego filmu, ale mam ulubionego reżysera, Wes Anderson. Bardzo patrzę na film pod względem takim estetycznym i uważam, że właśnie on robi to świetnie. Podaj kilkoro wykonawców muzycznych, których słuchasz. Dobra. A$AP Rocky, Kanye West, Travis Scott, Podsiadło, Witamina. Jezu, nie wiem, trudne. Dlaczego tworzysz? Dlaczego tworzę? Wiesz co, czuję w sobie jakąś taką potrzebę wyrażenia jakichś takich wizualnych myśli, które mam w sobie. I to właśnie przez to, że robię zdjęcia ludziom, pozwala mi uszczęśliwić ich w jakiś sposób, bo no właśnie widzę, że jak komuś się podoba, jak wyszedł na zdjęciu, to jest bardzo taki szczęśliwy i zadowolony. Co chcesz osiągnąć swoją sztuką? Nie wiem, czy chcę mieć jakiś konkretny wpływ na odbiorców. Nie wiem, czy jakby przyświecam jakaś idea, ale bardzo chciałabym fotografować dla znanych magazynów, na przykład dla Vogue'a. I myślę, że to byłby jakiś taki mój wyznacznik tego, że osiągnęłam sukces. Jaka jest granica sztuki? Wiesz co, mi się wydaje, że sztuka nie ma granicy. Nie wiem, czy jest to dobre. Raczej nie. Uważam, że no jakby to zależy od nas, na ile się posuniemy. Myślę, żeby to było jakieś takie zgodne z naszymi zasadami. Jaki był przełomowy moment twojej twórczości? Przełomowy moment mojej twórczości. Kurczę. Myślę, że ten rok bardzo dużo zmienił. I właśnie w tym roku tak naprawdę zaczęłam jakby kreować swój własny taki styl. Jakiś taki bardziej trochę nowoczesny, minimalistyczny. Trochę nie taki standardowy zawsze. Co daje ci tworzenie? Tworzenie daje mi ogromną radość, bo wtedy czuję się taka bardzo spełniona, że no właśnie i mogę współpracować z ludźmi, poznaję bardzo dużo osób też. I jakoś czuję takie zadowolenie w sobie, jeśli uda mi się coś ładnie graficznie na przykład też połączyć wizualnie. To wszystko, dziękuję. Dzięki.